uwagę zasługuje. Okazania księdza prałata Witolda Kobylińskiego. Dzieje w Brzostówce i okolic. Szkice z dziejów Kąkolewnicy. Wybory polityczne mieszkańców Radzynia 1989-2009. Wybory polityczne mieszkańców gminy Radzyń Podlaski 1989-2009. Kalendarium parafii Świętej Trójcy i dekanatu radzyńskiego. Dzieje biurokracji. Codzienność w dobie sowietyzacji. Skorowic do rejestru mieszkańców Radzynia Podlaskiego 1931-39. Ziemiaństwo Lubelszczyzny i Południowego Podlasia. Seweryn Książę Przedwertyński. Labirynt, antologia dramatu białoruskiego. Partia komunistyczna w Polsce. Oraz album Walizka Józefa Karłowicza. Wydaliśmy również kilkanaście tomików poezji naszych lokalnych twórców. Kalendarze, a także pakiety widokówek. Stowarzyszenie było inicjatorem organizowania wielu uroczystości patriotycznych. Na uwagę zasługują obchody ku czci pomordowanych w Lesie Baran, Marsz Żołnierzy Wyklętych, Bieg Wilczym Tropem, Ekstremalna Droga Krzyżowa, obchody powstania NSZZ Solidarność i rocznicy stanu wojennego. Nasi członkowie, Dariusz Magier i Paweł Żochowski, zrobili kwerendę naukowo i fotograficzne radzieńskiego więzienia UB. Kolejnym polem działania stowarzyszenia jest organizacja wystaw. Na uwagę zasługują następujące wystawy. Wystawa poświęcona NSZZ Solidarność. Warto tu wspomnieć, że ogłosiliśmy taki konkurs, może nawet nie konkurs, prośbę o przekazywanie nam materiałów, które zachowały się u ludzi. I o dziwo, tych materiałów było tyle, które nam zostały przekazane, że zrobiliśmy wystawę i te materiały w tej chwili znajdują się w radzyńskim archiwum.